trzy zdjęcia, które teraz wam pokazuję, mają ze sobą jedną wspólną cechę. Mianowicie Instagram myśli, że zostały wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji. I takie też oznaczenie wyląduje nad tym zdjęciem, jeżeli zdecyduje się zapostować te zdjęcia na Instagrama. Ucinając wszelkie spekulacje, to są zdjęcia wykonane przeze mnie. Nie zostały wygenerowane w żaden sposób przy użyciu sztucznej inteligencji, a jedynie zostały wyedytowane w programach graficznych, w Photoshopie i w Lightroomie. I właśnie o tym, dlaczego Instagram zdecydował się mylnie otagować zdjęcia moje i wielu innych osób, które zapostowały te zdjęcia na Instagramie jako wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, opowiem w tym odcinku. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tą wiedzę w praktyce. Od pewnego czasu każdy z nas i każdy, kogo znamy, dosłownie każda osoba, która przebywa w internecie, która ma dostęp do internetu, może korzystać z narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję. I fakt, że te narzędzia są tak proste w użyciu i dostępne dla każdego, powoduje, że my poruszając się w sieci nieraz nie wiemy, czy coś rzeczywiście istnieje, czy zostało może stworzone i wygenerowane w sztuczny sposób. I ta niewiedza nasza, ta niepewność jest skutecznie wykorzystywana w wielu przypadkach przez osoby, które chcą na przykład podszywać się pod kogoś, pod różne instytucje, nawet finansowe, pod banki. I jednym z kluczowych zagrożeń, które się z tym wiążą, jest duża ilość wyłudzeń, które w ten sposób mogą się wydarzyć. W sieci możemy znaleźć masę poradników dotyczących tego, jak w kreatywny sposób wykorzystać narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, jak wykorzystać te narzędzia do tego, żeby pracowało nam się szybciej, sprawniej i efektywniej. Ale niestety istnieje też druga strona medalu. Te same narzędzia mogą być wykorzystywane na przykład do rozwiązywania prac domowych, pisania prac dyplomowych lub w najgorszym wypadku nawet do przekrętów finansowych, do wyłudzeń po prostu. Przy użyciu sztucznej inteligencji osoby nieposiadające żadnych talentów artystycznych mogą też jawić się w sieci jako osoby niezwykle kreatywne i przedstawiać prace wygenerowane sztucznie jako swoje własne. I właśnie w tym celu Meta jakiś czas temu przedstawiła rozwiązanie, które miałoby zapobiegać tworzeniu tych plagiatów, duplikatów i miałoby końcowo powstrzymać wszelkie wyłudzenia, które mogłyby się zdarzyć przy użyciu obrazów czy dźwięków, sylwetek, głosów stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Jakiś czas temu różni przedstawiciele Meta w wywiadach, w filmach na YouTubie, w krótkich artykułach na Facebooku opisywali, że wcześniej czy później pojawi się narzędzie, które będzie oznaczać rzeczy wrzucone do internetu, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, jako właśnie stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. I wtedy brzmiało to bardzo pompatycznie i bardzo zdroworozsądkowo, bo oni przedstawiali to rozwiązanie jako dosłownie takie, które rozwiąże nasz problem, z którym borykamy się od dłuższego czasu, czyli będziemy dokładnie wiedzieć, czy to, na co patrzymy, zostało sfabrykowane w jakiś sposób, stworzone sztucznie, czy jest to czyjaś szczera, rzeczywista praca. Jest to bardzo istotne, szczególnie w przypadku grafik i zdjęć, kiedy my patrząc na to zdjęcie, no, możemy często zastanowić się, czy zostało to wygenerowane w jakimś graficznym generatorze tekstowym, czy rzeczywiście stworzone przez jakiegoś fotografa. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że oni rzeczywiście wprowadzili to w życie. I wprowadzili to, wydaje mi się, w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Mianowicie ja scrollując sobie jakiś czas temu, dosłownie 2-3 dni temu Instagrama, natrafiłem na to właśnie oznaczenie. Nad zdjęciem znajomej, która wrzuciła je na Instagrama, nad przepięknym zdjęciem, które wiem, że zostało wykonane w rzeczywistości, nie zostało w żaden sposób absolutnie wygenerowane. Jest to osoba, która chodzi z aparatem w teren, tak jak ja jej fotografuję zwierzęta. Byłoby to uwłaczające dla fotografa przyrody wygenerować zdjęcie, wygenerować jakiś obrazek tych zwierząt, które fotografujemy i wrzucić je na Instagrama jako swoje własne. No, nie robi się tak. Więc to zdjęcie, które ja zobaczyłem, zostało oznaczone jako wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji. Dokładnie to głosił tag nad tym zdjęciem. Nie sposób było go nie zauważyć, nie sposób było go przeoczyć. I teraz wyobraźcie sobie moje zdziwienie, konsternację i inspirację do powstania tego filmu, kiedy siedzę, scrolluję sobie Insta i widzę zdjęcie, które wiem, że jest realne, ale Instagram z jakiegoś powodu
oznaczył je jako stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Więc zacząłem troszeczkę bardziej wiercić dziurę w temacie i postaram się w tym materiale przybliżyć wam, dlaczego tak się stało, jak tego uniknąć i co w związku z tym możemy zrobić, aby nasze prawdziwe prace nie zostały oznaczone jako fejkowe, jako wygenerowane. Na początku może odpowiem na pytanie, dlaczego Instagram w ogóle ma takie informacje, dlaczego Instagramowi wydaje się, że wie, że to zdjęcie zostało wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji. Większość z nas obrabia zdjęcia w jakiś sposób. Może to być wykadrowanie, zmiana kontrastu, wygaszenie przepaleń, podniesienie cieni, ale czasami zdarza się też, że usuniemy jakiś pyłek, który jest na matrycy. Ja osobiście przyznam się wam do tego, że niejednokrotnie usuwałem na przykład źdźbło trawy, które nie nachodziło mi na mój obiekt fotografowany, ale psuło całą kompozycję i uznałem, że warto usunąć to jedno źdźbło trawy. Pokażę wam, jak wygląda zdjęcie przed i po, sami ocencie, czy jest to już duża, czy jednak mała ingerencja. Natomiast po wyeksportowaniu zdjęcia, po skończonej obróbce, to zdjęcie posiada w sobie szereg metadanych, tak zwany EXIF, z którego różne aplikacje, różne programy są w stanie odczytać bardzo dużo informacji o tym zdjęciu, między innymi to, czy ono zostało przepuszczone przez jakiś program graficzny. W tych metadanych w pliku zdjęcia po eksporcie znajdują się też informacje o tym, na jakim czasie, na jakiej ekspozycji zostało wykonane to zdjęcie. Jeżeli wyrazimy taką chęć w aparacie czy w programie graficznym, możemy zaznaczyć taką opcję i pojawią się tam również dane o lokalizacji i o czasie wykonania tego zdjęcia, będzie tam jego waga. Wiecie, takie podstawowe informacje o pliku, którym się posługujecie. I teraz prawdopodobnie, jeżeli nigdy nie zmienialiście tych ustawień w swoim programie graficznym, to po eksporcie zdjęcia do pliku JPG większość tych informacji w waszym pliku będzie zachowana. Czyli jeżeli ktoś dostanie w swoje ręce oryginalny plik, który wyeksportowaliście, będzie w stanie ściągnąć ten plik JPG na swój komputer, czy niekoniecznie JPG, może ktoś jest grafikiem, może w jakimś innym formacie tworzy swoje prace. I jeżeli ktoś wejdzie sobie we właściwości tego pliku, albo jeszcze użyje programu do odczytywania tych metadanych, gdzie dosłownie wszystkie te dane będą wypisane z góry do dołu, to pojawi się tam informacja, w jakim programie graficznym ten plik powstał lub został stworzony, albo po prostu wyedytowany. I teraz, jeżeli my weźmiemy taki plik, który świeżo wyeksportowaliśmy z programu graficznego, nawet jeżeli nie zmieniliśmy tam dużo, nawet jeżeli usunęliśmy tylko jeden pyłek, który sobie gdzieś tam latał, przeszkadzał nam w całej kompozycji, albo mieliśmy brudną matrycę i usunęliśmy ten kawałek brudu, który był widoczny na zdjęciu, to jest bardzo duża szansa, że Instagram odczyta sobie te metadane i z automatu otaguje nasze zdjęcie jako wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, chociaż tak naprawdę my to zdjęcie wykonaliśmy własnym aparatem, własnym palcem, kadrując, komponując, no jest to nasze zdjęcie, nasza twórczość kreatywna. I na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze głośno o tym, bo ja robiąc taki mini research w sieci natrafiłem dosłownie na jeden czy dwa artykuły, że właśnie coś takiego ma miejsce na Instagramie, więc nie jest jeszcze do końca jasne, na ile ta funkcja zostanie w takiej formie, w jakiej jest, na ile Instagram troszeczkę ją zmieni, ale podejrzewam, że wcześniej czy później zostaną tam wprowadzone pewne zmiany. Na ten moment są znane też przypadki, że osoby, które w ogóle nie edytowały w żaden sposób swojego zdjęcia, wrzucając je na Instagrama, postując je, również otrzymały ten tag, również otrzymały to oznaczenie, że zdjęcie zostało wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, chociaż nie było nawet edytowane. Więc takie błędy obecnie związane z tym tagowaniem na Instagramie również się zdarzają. I teraz spróbujemy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo istotne pytanie. Czy taka forma oznaczania zdjęć rozwiązuje jakikolwiek problem, czy raczej więcej tych problemów stwarza? Spójrzcie na tą przykładową sytuację, którą wam przedstawiłem. Koleżanka, która fotografuje od długiego czasu. Ja wiem, że jej zdjęcia są szczere, są prawdziwe, są realne. Wiem, że nie ma tam doklejonych ptaków, zmienionego tła, że jedyne, co mogło być tam modyfikowane przy użyciu sztucznej inteligencji, to właśnie usuwanie jakichś pyłków, niedociągnięć, kadrowanie, bo należy tutaj wspomnieć, że większość programów do obróbki graficznej wspomaga się na ten moment sztuczną inteligencją. Nawet jeżeli my nie korzystamy z funkcji związanych ze sztuczną inteligencją, to sam program do obróbki zdjęć ma wbudowany szereg narzędzi, które z tej sztucznej inteligencji po prostu korzystają, bazują na niej. I bardzo głośno w ostatnich czasach było o tak zwanym wypełnieniu generatywnym, które zostało dodane do programu Photoshop. Wypełnienie generatywne działa w ten sposób, że my zaznaczamy sobie określony obszar zdjęcia, wpisujemy, co chcemy stamtąd usunąć albo co chcemy tam dodać i Photoshop automatycznie w tym miejscu proponuje nam kilka możliwości, jak ten obszar wypełnić czy zmienić. I są to dosyć duże, dosyć istotne zmiany. Mało tego, ta sztuczna inteligencja działa nad wyraz dobrze i jeżeli chcemy podmienić całe tło, cały element, wyciąć
ze zdjęcia daną osobę, czy wstawić tam zupełnie inną osobę, no możliwości są praktycznie nieograniczone. Nie za każdym razem wychodzi to perfekcyjnie, idealnie, ale po kilku próbach, po kilku podejściach do wpisywania tekstu, z pewnością każdy, kto posiada ten program w najnowszej wersji oficjalnej, jest w stanie z tego wypełnienia generatywnego korzystać. I wracając do przykładu, ja jestem pewny, że na tym zdjęciu koleżanki to wypełnienie generatywne nie zostało użyte. I ja to wiem, ale osoba postronna, ktoś, kto może chciałby skorzystać z jej zdjęcia w swoim artykule, może ktoś chciałby to zdjęcie wykorzystać w jakiś sposób komercyjnie, kupić je od niej, zobaczy to, co Instagram tam dopisał, że zdjęcie zostało wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, że ta treść może nie być realistyczna, może nie być prawdziwa. Więc jeżeli ktoś scrollując, ktoś z agencji, ktoś z jakiegoś wydawnictwa, ktoś, kto chce to zdjęcie potencjalnie kupić, zatrzyma się na nim, bo przykuje ono jego uwagę, ale zobaczy, że Instagram otagował je jako zdjęcie wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, no to z automatu to zdjęcie staje się w jego oczach mniej wartościowe, a fotograf traci w jakiś sposób swoją reputację. I to dotyczy, wydaje mi się, każdego artysty, który w ten sposób zostanie niesłusznie przez Instagrama oznaczony. Dla fotografów i podejrzewam, że masy innych artystów, wiarygodność jest wszystkim. Cała reputacja opiera się właśnie na tym. To jest coś, co budujemy przez całą swoją karierę. Nasza wiarygodność opiera się na tym, że prace stworzone przez nas są nasze, że nie oszukujemy nikogo, tworząc te prace. Instagram bierze tą wiarygodność, zwija w kulkę i wrzuca do kosza. Jednym otagowaniem jako zdjęcie wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji wiarygodność fotografa, na którą pracował latami, idzie do kosza. No ale ktoś powie, okej, ale jeżeli dzięki temu tysiące osób nie zostaną w sieci oskamowane, oszukane, jeżeli dzięki temu będziemy wiedzieli, która grafika jest stworzona po to, żeby na przykład wyłudzić od nas jakieś pieniądze, no to chyba warto tagować zdjęcia w ten sposób. Warto, żeby ta informacja pojawiała się. No moim zdaniem nie. Dlatego, że jeżeli ktoś będzie chciał stworzyć grafikę w taki sposób, żeby ona wywołała konkretny rezultat, żeby ktoś zadzwonił gdzieś albo odebrał telefon, żeby ktoś przelał gdzieś pieniądze, żeby ktoś zainteresował się danym tematem, wiecie, w takich raczej nie za dobrych celach, to będzie wiedział, jak ominąć, jak usunąć te dane z tego zdjęcia, jakiego narzędzia użyć, czy jak wyeksportować. Wystarczy zrobić prostego screenshota swojej pracy, nawet jeżeli to będzie grafika w 100% wygenerowana przez AI, jeżeli już nie mamy możliwości użycia programu, który usunie cały EXIF, który usunie całe te metadane, o których ja mówiłem, które zawierają te informacje o sposobie edycji danego zdjęcia. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to możemy w prosty sposób oszukać algorytmy Instagrama i zrobić po prostu screenshota tej pracy. Wtedy w pliku screenshota będą tylko informacje o screenshocie. Dla Instagrama będzie to zdjęcie całkowicie nieedytowane w niczym, nigdy. Więc nie rozwiązuje to tagowanie również problemu, do którego rozwiązania zostało stworzone. To, o czym ambasadorzy Meta i osoby pracujące w firmie mówiły od paru miesięcy, to, że znajdziemy w końcu rozwiązanie, jak otagować zdjęcia w taki sposób, żebyście wiedzieli, co jest prawdziwe, a co nie, no to się w żadnym stopniu nie sprawdziło, bo oni tagują zdjęcia, które są realne, prawdziwe, zrobione, wykonane, dotyczą, przedstawiają rzeczy, które istnieją, zostały wykonane przez prawdziwych fotografów i te zdjęcia potrafią być oznaczone jako wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, a to, co naprawdę zostało wykonane w 100% przy użyciu sztucznej inteligencji, można wrzucić na Instagrama czy na Facebooka w taki sposób, żeby nie zostało w ten sposób otagowane. Więc jeżeli ktoś chciał robić przekręty na sztucznej inteligencji, dalej może to robić i nie dostanie taga, że zostało to wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, a osoby, które nawet o tym nie myślały, które nie mają takiego zamiaru, mogą zostać w ten sposób otagowane, dlatego że podejrzewam, są to pierwsze dni, pierwsze tygodnie, kiedy Instagram tą opcję wprowadza i jeszcze przez pewien czas będzie ona działać właśnie tak, jak działa. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dla małych biznesów graficznych, fotograficznych, jedno takie niesłuszne oznaczenie może być zabójcze. Jest masa firm, które dopiero startują, wydały na start, na rozwój swojej działalności nieraz wszystkie oszczędności, jakie posiadały. I załóżmy, że ktoś ma jednego klienta. I ten klient jest na tyle rozwojowy, że pozwala tej firmie wystartować na rynku. Ale klient odchodzi, bo zauważa, że ta firma wykonuje swoje prace przy użyciu sztucznej inteligencji. I oczywiście można to łatwo wyjaśnić, wystarczy porozmawiać, wystarczy zapytać, o co chodzi, dlaczego taki tag, czy może to nie jest jakiś błąd, bo no, ewidentnie jest to błąd. Ale w praktyce pierwsza reakcja, jeżeli my widzimy
że coś zostało wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, wszystkie nasze odczucia względem tej pracy, no chcąc nie chcąc, są negatywne. Obecnie sztuczna inteligencja, czy coś, co zostało wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, raczej w większości osób kojarzy się no, negatywnie. I spójrzmy też na to z punktu widzenia takiego klienta, który przychodzi do fotografa i prosi na przykład o zdjęcia ze ślubu, czy z komunii, czy o po prostu zdjęcie rodzinne. Fotograf wykonuje te zdjęcia, postuje zdjęcie całej rodziny przy komunijnym stole na Instagrama, usuwa jakiś paproch, czy jakąś ćmę, która latała w tym czasie w powietrzu, usuwa ją, rzecz, która stanowi jedną setną całego kadru. Instagram taguje to zdjęcie jako wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji. I co sugeruje w tym momencie Instagram? Że ta rodzina, ci ludzie na tym zdjęciu są sztuczni, są sfejkowani. Nie istnieją, tak? Zdjęcie z reportażu staje się zdjęciem sztucznym, wygenerowanym. I właśnie z tego typu absurdami będziemy się borykać cały czas, dopóki nie znajdziemy jakiegoś lepszego rozwiązania na wyłapywanie i oznaczanie rzeczy stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Ale pamiętajmy też, że obróbka i mocna edycja graficzna zdjęć była obecna od zawsze. Nawet bez użycia tego narzędzia do wypełnienia generatywnego, o którym ja wspominałem, można było przecież w prosty sposób zmanipulować zdjęcie ręcznie. Trwało to troszeczkę dłużej, wymagało więcej umiejętności, ale jak najbardziej takie zdjęcia mocno zmanipulowane przecież na długo przed użyciem takim niekomercyjnym, przed dostępem publicznym do sztucznej inteligencji, były w sieci. Ludzie tworzyli takie prace i również potrafili tymi pracami wyrządzić wiele krzywdy i wykorzystywać je do podobnych celów, do jakich teraz mówi się, że wykorzystywana jest cały czas sztuczna inteligencja. Więc nie powinno nikogo dziwić, że tak to wygląda. Nie jest to zjawisko nowe, aczkolwiek przez dostępność, przez ogólną łatwość dostępu do narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji jest na pewno coraz bardziej powszechne i będzie jeszcze bardziej. Dobra, to teraz co możemy zrobić, żeby nasze legitnie wykonane zdjęcie nie zostało oznaczone jako wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji? W momencie publikacji tego materiału powinno już wyjść uaktualnienie na Instagramie, które powoduje, że możemy odznaczyć opcję tagowania naszego zdjęcia właśnie w taki sposób. Więc jeżeli Instagram jeszcze tego nie zrobił, to podejrzewam, że w najbliższych dniach, kiedy o tym oznaczaniu w ten sposób zdjęć zrobi się coraz głośniej, Instagram może posłucha mas, może jeszcze na tym etapie gdzieś nasz głos zostanie wzięty pod uwagę i będzie można ręcznie oznaczyć, czy rzeczywiście chcemy, aby ten tag był używany, czy nie był używany. Nie muszę chyba dodawać, że gaszenie pożaru, jakim jest to niezdarne tagowanie właśnie w taki sposób, że okej, proszę sobie zaznaczyć, czy to jest wykonane przy użyciu sztucznej inteligencji, czy nie, rozwiązuje to tylko problem stworzony przez Instagrama, a nie rozwiązuje w dalszym ciągu problemu, dla którego to rozwiązanie powstało, więc jakby fuck logic Instagram. Ale jeżeli z jakiegoś powodu wasze zdjęcia będą w dalszym ciągu oznaczane w ten sposób, mimo że w waszym mniemaniu nie powinny, to tak jak powiedziałem, na Instagrama wystarczy zdjęcie o bardzo małej rozdzielczości, zróbcie sobie po prostu screenshota tej pracy i opublikujcie tego właśnie screenshota zamiast oryginalnego zdjęcia wyplutego przez Photoshopa. Nie testowałem też tych rozwiązań, ale wydaje mi się, że jeżeli na nowo załadujemy zdjęcie z Photoshopa do Lightrooma, wyeksportujemy je i to wyeksportowane zdjęcie znowu załadujemy do Lightrooma i jeszcze raz wyeksportujemy, nie wprowadzając dosłownie żadnych korekt, to w tym pliku już nie będzie zapisu o tym, że zdjęcie zostało wyedytowane i w większości przypadków powinno to rozwiązać ten problem. Instagram potrafił, jak już mówiłem, tagować również zdjęcia, które nigdy nie widziały na oczy programu graficznego, więc weźcie na to małą poprawkę. I problem, który ja tutaj omawiam, jest dosyć świeży, dosyć niedawno został zauważony, ja wyłapałem go dosyć szybko, więc dzielę się z wami moimi przemyśleniami. Nie ma jeszcze dostępu do oficjalnej odpowiedzi Meta na ten temat, dlatego że dopiero jedna większa agencja, którą ja znam, jeden większy YouTuber, wystosowały takie zapytanie do Meta, żeby odnieśli się do tej sytuacji. Jeżeli tylko taka odpowiedź się pojawi, to zaktualizuję wam temat w komentarzu. I pamiętajcie, ja nikomu tutaj nie mówię, jak może, jak nie może obrabiać swoich zdjęć, czy powinniście korzystać ze sztucznej inteligencji, czy nie. Ja korzystam w ten czy inny sposób i wiem, że może to być narzędzie bardzo przydatne i bardzo zwiększające naszą produktywność, ale absolutnie nie mam zamiaru ingerować w swoje zdjęcia w taki sposób, żeby straciły całą swoją naturalność i żeby stały się po prostu kłamstwem. A to właśnie sugeruje Instagram, tagując zdjęcia w ten sposób, w jaki taguje je obecnie.